opuszczeniu Iranu spędziłem jeszcze 10 dni na południu Turcji, przemierzając szlak licyjski. Przejście tego szlaku zacząłem w grudniu 2020 roku, a teraz postanowiłem go dokończyć. Ostatnie dni tej podróży spędziłem na pięknym tureckim wybrzeżu. Przez całe 10 dni świeciło słońce i była piękna, przyjemna temperatura, około 20 stopni. Co prawda w nocy było dość chłodno, w końcu to był przecież luty. Jednak zakończenie tej podróży było idealne. Szlak licyjski jest naprawdę niezwykły, z pięknymi widokami. Na szlaku przez 10 dni nie spotkałem prawie nikogo, oprócz kilku wędrowców, lokalnych pasterzy w wioskach, które bardzo często o tej porze roku są wyludnione. W tej podróży spędziłem dokładnie 2 miesiące, zaczynając 23 grudnia 2022 roku. Przemierzyłem w sumie 6 krajów, zaczynając od Czarnogóry, gdzie spędziłem piękne, słoneczne Boże Narodzenie nad morzem. Niesamowitą Bośnię i Hercegowina, gdzie spędziłem 5 dni w łóżku, chory. Potem na szybko przejechałem Serbię, której w sumie nie liczę jako kraj odwiedzony, bo byłem tam tylko 2 dni. Bułgarię, w której już byłem, a teraz było zbyt zimno, żeby po niej podróżować. W Turcji spędziłem 2 dni w jednym z moich ulubionych miast, Istambule. W Iranie wynajętym samochodem przemierzyłem 9,5 tysiąca kilometrów po całym kraju. Spędziłem tam równo 30 dni. Poznałem niesamowitych ludzi, lokalnych ludzi, podróżników z Polski oraz podróżników z Rosji. Ze wszystkimi tymi ludźmi naprawdę spędziłem niezwykły czas i zaprzyjaźniliśmy się. Iran jest krajem zdecydowanie trudnym do podróżowania, ale niezwykle bezpiecznym, interesującym i pięknym. Warto jest tam pojechać, ale zdecydowanie nie wybierać tego miejsca jak na pierwszą swoją podróż.
Niestety wszystkie nagrania zrobione w Turcji uległy uszkodzeniu. Pliki są na ten moment nie do odzyskania. Dlatego dzielę się z wami kilkoma niesamowitymi zdjęciami, które zrobiłem na zakończenie tej podróży. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez te ponad 3 miesiące. Mam nadzieję, że wspólna podróż przez Bałkany, Iran wam się podobała. Jeżeli tak, to zostaw subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robisz, łapkę w górę oraz komentarz. Wszystko to pomaga w rozwoju mojego kanału i napędza mnie do dalszych działań i nagrywania filmów na YouTube. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnej serii.